Halo? Siema ziomuś, tu X2R XD Rusnar z programu Odpisujemy Ci Film. Dzwonię, żeby Ci powiedzieć, że odpisowaliśmy Ci ten film. Jest już gotowy, wejdź tylko na GG i zobaczysz, co Ci zrobiliśmy. Naprawdę, to jest zajebisty film. Mówię Ci ziomuś, yo. GG? Z którego on się urwał, roku 2004? Chłopi są produkcją lepszą i dziełem, które może odnieść podobny sukces na arenie międzynarodowej. No i jak było z tym AI, którego użycie zarzucają twórcom niektórzy krytycy. Jeśli chcecie wiedzieć, oglądajcie dalej. Halo? XD Rusnar? Chyba się zakochałem. Mieliśmy już film o MTV, więc warto byłoby poruszyć temat jednego z najpopularniejszych programów na tej stacji, a jako że wiąże się on z samochodami, no to... Jestem. Pimp My Ride to program, który rozpoczął swoją przygodę w 2004 roku. I po latach ogląda się go zupełnie inaczej. W sensie, jak byliście dziećmi czy młodzieżą w tamtych latach, no to jak włączaliście MTV i widzieliście Pimp My Ride czy inne programy tego typu, to raczej mówiliście: "Ło, ale super!" Tylko może trochę innymi słowami, w stylu bardziej klocucha, że... Krucji, ale to dobre! A jako dorosły, no to oglądacie to i macie takie bardziej... Czekaj, co? W sensie dalej ogląda mi się to tak w miarę, ale mam więcej pytań na temat tego, co do cholery wyprawia się w tych odcinkach. W rolach głównych znaleźli się specjaliści od tuningu samochodowego pracujący w słynnym warsztacie o nazwie West Coast Customs. Głównym celem programu było odmładzanie i modyfikowanie samochodów, które należały do zwykłych ludzi z okolic Los Angeles i południowej Kalifornii. Prowadzenie programu powierzono znanemu amerykańskiemu raperowi Exhibitowi, który wtedy jeszcze nie był chodzącym memem. When was the moment you realized that it was that global? When soccer moms that don't give a f*** about Exhibit the rapper coming up to me in wherever I am talking about Pimp My Ride or telling me about their husband and their car that he had since the 60s. To właśnie on był twarzą całej serii od pierwszego odcinka, jednak warto wspomnieć, że w piątej edycji programu ekipę WCC zastąpiła inna grupa mechaników z Galpin Auto Sports, ale na szczęście Mad Mike pozostał wierny programowi. Każdy odcinek programu to zupełnie nowa historia, w której widzowie dowiadują się o tym, jak beznadziejny jest dany samochód i w ogóle jaki on jest straszny, zniszczony i że właściciel zupełnie o niego nie dbał. To właśnie w tym momencie się wparowuje ekipa West Coast Customs niczym Magda Gessler, która wchodzi do pierogarni, która no tak średnio funkcjonuje, ale za kilka dni będzie już manufakturą pieroga, która będzie funkcjonować trochę lepiej przez dwa dni, a później upadnie, ale za to będzie kolorowa i dziwna. Zadaniem West Coast Customs jest przemienić zaniedbany pojazd w błyszczącą maszynę marzeń właściciela. No właśnie, czy były to maszyny marzeń po tych transformacjach, to porozmawiamy sobie za chwilę. Pamiętajmy o tym, że mówimy o ludziach z przedmieści Los Angeles, dla których te samochody były głównym środkiem transportu. Nie mieli oni zbyt wiele pieniędzy i no w tych okolicach czy w ogóle w Stanach transport zbiorowy nie funkcjonuje tak jak w Europie i nie można po prostu żyć bez samochodu, tak jak tutaj. Tutaj mam na myśli Europę, tak? Bo wiadomo, że w wielu miejscach Polski również jest to niemożliwe. I co ciekawe, samochody były rzekomo ulepszane wedle upodobań właścicieli. Ale tutaj też postawię gwiazdkę, tym tematem zajmiemy się później. Według producentów w większości te upodobania to chyba miłość do Need for Speeda Undergrounda i jeszcze połączenie z jakimś hobby typu gotowanie czy gra w kręgle. No właśnie, gra w kręgle. Jeśli grasz w kręgle, no to automatycznie w samochodzie nagle pojawia się maszyna do polerowania kul, jakkolwiek dziwnie to brzmi. W ogóle tuning jest na zasadzie, że hej mała, słyszeliśmy, że lubisz filmy, więc wsadziliśmy ci telewizory, żebyśmy mogli sfilmować, jak filmomaniaczka ogląda filmy w filmowym samochodzie, czy coś w tym stylu w języku Exhibita. Jednym z niepisanych praw West Coast Customs jest zasada, że im dziwniej i bardziej nietypowo, tym lepiej. Żaden samochód nie opuści warsztatu bez dodatkowych gadżetów.
odtwarzacze DVD, MP3, PlayStation, a nawet jacuzzi, to tylko niektóre z elementów, które można znaleźć w tych stuningowanych, szalonych furach. Prawda jest taka jednak, że program Pimp My Ride był widowiskowy i zjawiskowy, ale nie dostarczał zbyt wiele praktycznych rozwiązań dla właścicieli pojazdów, którzy po prostu chcieliby nimi jeździć. W sumie to ten program chyba nigdy nie zaproponował faktycznie czegoś praktycznego dla tych właścicieli, no bo wiecie, maszyna do popcornu no nie jest zbyt praktyczna w samochodzie. W sensie rozumiem, że wciąż można jej używać, ale dlaczego? Problemy właścicieli związane z tymi autami wciąż tam pozostawały. Oczywiście blacharka była odnowiona, ale mechanicznie to tak nie bardzo. Niektóre z problemów w tych samochodach mogły być wręcz pogłębiane, no bo przecież choćby jeśli chodzi o masę, no to jeśli mieliście naprawdę słaby silnik w takim samochodzie, no to dołożenie powiedzmy tony do wagi samochodu na pewno nie pomagało. Do tego auta były zabierane na jakieś pół roku, a właściciele zostawali bez środka transportu, bo MTV miało problem z zapewnieniem czegokolwiek w zamian. Co do modyfikacji, no to pominę kwestie prawne, bo wiadomo, że z tuningiem to zwykle jest trudny temat, ale niektóre samochody były tak mocno przerobione, że nie nadawały się do codziennego użytku. Było to spektakularne, w sam raz dla kiczowatego i szalonego programu na MTV, ale wysoce niepraktyczne, a przecież celem było to, że auta mają służyć kierowcom. W ogóle nie wiem, czy to zauważyliście, ale Exhibit w wielu z tych odcinków przy przekazywaniu odpicowanego auta ma minę, jakby nie wiedział, co się dzieje, co tu się w ogóle wydarzyło, a w kilku nawet mówi, że ja to nie miałem nic z tym do czynienia. Zresztą to samo powiedział w wywiadzie dla serwisu Hip Hop DX. Did they even tell you anything about like, hey, like, this is what we're doing when we're fixing no, the car? No, I was not responsible for none of that shit. I look, I would be just as disappointed as the could get in the car. I'd be like, what in the f*** did they do to this shit right here? I was the face of the show. You know what I'm saying? So people associate me with what happened to the car. I didn't choose the paint. I didn't choose the theme. I didn't tell them to put the chandelier. People on my timeline talking about it's f***ed up what you did to that car. I w sumie to nie dziwię mu się wcale, bo będzie cudem, jeśli większość z tych aut przejechało więcej niż kilometr. No dobra, pewnie przejechały więcej niż kilometr, ale musiało to być bardzo bolesne dla właścicieli. Co do tego, że ten program nie był prawdziwy, no to zacznijmy od takich oczywistości jak to, że oczywiście domy, w których przebywali uczestnicy, nie były ich. W sensie to nie były ich domy, tylko wynajęte specjalnie dla nich budynki, w których po prostu przebywali, żeby nagrać, że jest taka fajna okolica i w ogóle to się lepiej prezentuje. No i też inna sprawa, że chyba nie fajnie by było, gdyby wyszło, gdzie ci ludzie mieszkają. Jeśli to są jakieś przedmieścia Los Angeles, no to mogliby dość szybko zostać okradzeni z nowego nabytku, czy raczej zmodyfikowanego nabytku na czterech kołach. Zresztą tak się robi w wielu programach w telewizji. No i tak naprawdę większość właścicieli odgrywało nadaną im rolę, no bo ich reakcje nie były prawdziwe, tylko narzucone przez producentów, więc no tak naprawdę reagowali dużo mniej entuzjastycznie, ale no nie mieli wyjścia, bo z tego co czytałem, czasami pojawiał się duży pan z dużymi mięśniami, który mówił, że no zarycz no, w sensie, żeby po prostu bardzo się emocjonowali. Do tego wiele postaci, które tam wystąpiły na przykład miały zupełnie inne upodobania niż faktycznie mówili. Mogli na przykład być fanami koszykówki, a ekipa robiła im auto dla fana kasyn i pokera. Uczestnicy nie mieli tutaj zupełnie nic do gadania. Kłamali też na temat swojego wieku czy innych detali dotyczących ich życia. W jednym z odcinków właściciel auta udawał, że nie ma dziewczyny, że ma same niepowodzenia miłosne, mimo że był w stałym związku. Oczywiście to wszystko po to, żeby podkręcić dramaturgię. Wiadomo, że to nie program dokumentalny i wiele programów na MTV działało podobnie. Najważniejsze jednak jest to, o czym tutaj był program, czyli o tuningowaniu samochodów. No i tutaj ciężko im odpuścić, bo Pimp My Ride jest po prostu sztuczne. Oszukane. Naciągnęli naprawdę wiele rzeczy. Zacznijmy od tego, że specjalnie uszkadzali samochody właścicieli, tylko po to, żeby dodać znowu tej dramaturgii. Rozwalali blachę, usuwali lakier, rozwalali wnętrze, rozcinali je na przykład, rozrzucali papierosy, żeby udawać, że właściciel jest nadmiernym palaczem.
No wiecie, takie efekty specjalne, które mają dodać dramaturgii. Co w sumie po latach mnie aż tak nie szokuje, bo o wiele bardziej szokowałoby mnie, że aż tyle ludzi w Stanach ma aż tak zniszczone samochody. To zdecydowanie było mocno wyolbrzymione, no i jakby się przyjrzeć dokładnie ujęciom z programu, to widać, że wszystko jest ewidentnie ustawione pod to, żeby jak najbardziej szokować. But wait! There is more! Największym problemem z Pimp My Ride jest to, że wiele z tych samochodów było następnie rozbieranych, przynajmniej częściowo po nakręceniu odcinka, z tych najdroższych elementów. Czyli nie dość, że psuli ci najpierw auto, później przerabiali je na wóz Paris Hilton, pełne różowego i piesków chihuahua, to jeszcze ostatecznie połowa tego wozu była rozbierana, żebyś przypadkiem nie dostał za dużo. Choć raczej bardziej chodziło o to, że te modyfikacje albo nie działały, albo sprawiłyby wiele kłopotów nowemu właścicielowi, przynajmniej tak mówią producenci programu. Nieoficjalnie mówi się po prostu o tym, że większość modyfikacji była bardzo droga i ostatecznie lepiej było sobie przywłaszczyć to wszystko, co było w środku po pokazaniu tego w telewizji. A właściciel zostaje sobie z przekolorowanym dziwactwem na oryginalnych felgach. Telewizory, radia, koła, elementy wnętrza, baseny, wodospady, żyrandole, to wszystko sobie po prostu ekipa produkcyjna zabierała na później. A rzeczy, które zostawały, potrafiły zepsuć się po kilku użyciach. Na przykład telewizory się nie włączały, siedzenia się za bardzo grzały od neonów, a słynne drzwi Lambo Doors, czyli podnoszone do góry, po prostu się nie otwierały. Niektóre auta w ogóle nie miały pasów. No i jeszcze jedno. Nie zauważyliście może, że mechanicy w Pimp My Ride zupełnie nie zajmują się mechanikom. Jeśli coś było zepsute, to w takim stanie wracało do właściciela, a czasami nawet w gorszym stanie. Jeden z właścicieli po programie wspomniał, że musiał parę miesięcy po nagrywkach zmienić cały silnik na własny koszt. Jego samochód po prostu nie wyrobił. Może i te fury były odpicowane, ale za to niezbyt przydatnie. Ale mimo wszystko trzeba pamiętać, że Pimp My Ride było fenomenem na skalę światową, jakkolwiek sztuczne by nie było. Po sukcesie amerykańskiej stacji pojawiły się m.in. Pimp My Ride UK, Pimp Mein Fahrrad, Pimp My Room, Pimp My Wheelchair i Pimp My Ride International. Tu ciekawostka, bo w tym ostatnim wystąpił Marek, który pokazał nam swojego Trabanta. No i oczywiście była też polska wersja prowadzona przez rapera Kastę. Pomagało im w tym wszystkim m.in. Java Car Design, która szczerze mówiąc momentami radziła sobie lepiej niż West Coast Customs. Mimo wszystko mam wrażenie, że wychodziły bardziej funkcjonalnie niż w amerykańskiej wersji, choć to już zostawiam do oceny wam. Dla mnie polskie edycje Pimp My Ride były trochę zbyt nudne, ale to zresztą kwestia też tego, że powstały w okresie, w którym MTV stawało się coraz mniej popularne. Następcą oryginalnego Pimp My Ride były kolejne programy o West Coast Customs, takie jak, no cóż, Inside West Coast Customs, w którym skupili się już o wiele bardziej na tym, żeby auto było sprawne, choć wciąż szalone. Dzięki serii ta firma urosła potężnie. A co z Exhibitem? W sumie dalej robi muzykę, ale na pewno już nie jest tak popularny jak kiedyś. Z występów telewizyjnych to po raz ostatni z dużych produkcji pojawił się w Empire, czyli amerykańskim serialu musicalowym. Od czasów Pimp My Ride jest głównie postacią epizodyczną w jakichś programach czy serialach, choć działo się to w większości w latach 2003-2007, czyli wtedy, kiedy trwała emisja Pimp My Ride. A jeśli chcecie zobaczyć, jak dzisiaj wygląda jedno z aut po modyfikacjach w Pimp My Ride, no to możecie to zobaczyć na kanale Tawarisz, mam nadzieję, że dobrze to czytam, który na YouTubie kupił jedno z tych aut za $850, co na pewno mówi dużo o tym, w jakim stanie jest, czy był ten pojazd. O dziwo wiele gadżetów jest wciąż sprawnych, mimo że auto stało na podwórku przez 4 lata, no i wciąż jest dość kiczowate. Na koniec dodam, że może i po latach ciężko mi się ogląda wiele odcinków Pimp My Ride, bo nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to wszystko jest gdzieś mocno przesadzone, ale mam jakieś tam miejsce w moim serduszku dla tego programu, bo w dzieciństwie takie głupoty oglądało mi się bardzo dobrze, mimo że teraz nie mają najmniejszego sensu. Zresztą, jak wiele programów na MTV, to kolejna rzecz, którą wspominam na tym kanale, która wprowadziła mnie w świat motoryzacji i tego, że auta przede wszystkim muszą być dla mnie fajne, że muszą się podobać mnie, a nie komukolwiek innemu. Ale to temat na zupełnie inny kanał. Dobrze, przyhamuj, dobrze? Dajcie znać w komentarzu, czy są inne programy telewizyjne, o których chcielibyście usłyszeć na tym kanale. No i to tyle, żegnam się z wami. Zostaliście oficjalnie odpimpowani. Cholera, ale to musiało brzmieć dziwnie, jak Exhibit powiedział coś takiego dziewczynie na planie, że you've been officially pimped.
Na razie.